Procedowania projektu uchwały na druku numer 8. Jest to druk, projekt zarządu, opinia pozytywna Komisji Edukacji, Turystyki i Sportu. Bardzo proszę pana Mariusza Wodę o zreferowanie tejże uchwały. Uchwała w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dotycząca wprowadzenia do wieloletniej prognozy finansowej oraz wieloletniego planu inwestycyjnego zadań inwestycyjnych planowanych przez Radę Siedlicy Ośrodków Robota do realizacji w latach 2013-2014. Wnioskuje w paragrafie pierwszym. Wnioskuje się do Prezydenta Miasta Krakowa o wprowadzenie do wieloletniej prognozy finansowej oraz wieloletniego planu inwestycyjnego zadania inwestycyjnego pod nazwą opracowanie projektu doposażenia ośrodka Jordanowskiego wraz z realizacją osiedlu ZUB-6 zgodnie z powyższym zestawieniem. Oraz paragraf drugi. Wnioskuje się do Prezydenta Miasta Krakowa o wprowadzenie wieloletniej prognozy finansowej oraz wieloletniego planu inwestycyjnego pod nazwą opracowanie projektu doposażenia ośrodka Jordanowskiego wraz z realizacją osiedlu teatralne koło bloku 13 zgodnie z powyższym zestawieniem. Zasadnie podjęcie uchwały ma na celu wprowadzenie do wieloletniej prognozy finansowej oraz wieloletniego planu inwestycyjnego zadania inwestycyjnego w Gminie Sosnowiec do Fakulta działań zdrowotnego w Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, idziemy dalej krokiem do opracowania obrótku doposażenia projektu na obrót Jordanowski, tak aby wszystkie obrótki można było sukcesywnie doposażać w zakresie realizacji różnych urządzeń zabawowych. Otwieram dyskusję. Pani Radna Najmur, bardzo proszę. Znaczy ja tutaj od razu przyznam się do niewiedzy i stąd moje pytanie. Chciałam zapytać, czy w wieloletniej prognozie finansowej jest uwzględniony projekt ogródka na osiedlu sportowym na przyszłe lata? W wieloletniej prognozie nie jest uwzględniony, ponieważ nie może być uwzględniony. Z uwagi na to, że dopiero w tym roku ten ogródek jest przejmowany przez nas. I dopiero w przyszłym roku będziemy występowali o przygotowanie projektu doposażenia tego ogródka jordanowskiego, kiedy go przejmiemy. I wtedy będą środki finansowe zabezpieczane na kolejne lata. Kiedy go formalnie właśnie przejmiemy? W tym roku go przejmiemy, ale jeszcze tego ogródka nie przejęliśmy. Przejmiemy go w tym roku. Musimy go uporządkować ze środków, które są środkami na bieżące utrzymanie i w przyszłym roku możemy przygotować dla niego projekt związany z doposażeniem. I wtedy będziemy mogli przygotowywać środki na doposażenie tego ogródka. W tamtym roku, jak Państwo pamiętacie, wystąpiliśmy o to, żeby przejąć ten ogródek. W tym roku ten ogródek jest przejmowany, a w przyszłym roku robimy doposażenie, czyli projekt doposażenia tego ogródka jordanowskiego. Środki w wysokości ponad 20 tysięcy złotych są zabezpieczone w budżecie środków doposażeniowych, przed nie doposażeniowych, tylko bieżącego utrzymania. Czyli na to uporządkowanie, tak? Tak, jak najbardziej. Tak. Mówię o tym pani radna, bo pani radna uczestniczyła w komisjach z tym związanych. I musimy to zrobić, bo tam jest wiele rzeczy, które trzeba uporządkować. I to zostanie uporządkowane, doprowadzony ten ogródek do tego, że można będzie na nim cokolwiek robić w związku z doposażeniami, to musi być również opracowany projekt. Nie ma prawnej możliwości umieszczenia tego ogródka w tym roku w wieloletniej prognozie finansowej, tak? Ona, to będzie dopiero... My możemy go umieścić, ale proszę Państwa, i tak na nim nic nie zrobimy. Z uwagi na to, że my możemy dawać finansowanie do 2014 roku. I my po prostu nie będziemy mieli na to środków. Bo proszę Państwa, my już dzisiaj mamy na finansowanie rozłożone na wszystkie te ogródki, które daliśmy w tamtym roku, plus te, które są, tych ogródków, które mają projekty, jest bardzo dużo. I one wszystkie są wpisane w wieloletnią prognozę. Nawet jakbyśmy wpisali ten ogródek w wieloletnią prognozę, to i tak nie ma dla niego środków finansowych, żeby go w tym momencie doposażać. Po prostu. Więc lepiej jest przygotować ten projekt na przyszły rok, wskazać kolejne lata finansowania związane z doposażeniem tego ogródka, ale już ogródek będzie miał projekt doposażenia. Czyli jak będzie kolejna kadencja, będzie on gotowy do tego, żeby go w odpowiedni sposób
doposażać. Po prostu, bo nie mamy środków finansowych. Ale możliwości prawne wpisane do wieloletniego. W tej chwili nie. W tej chwili nie mamy takiego. Jeszcze ten odłożek nie jest przejęty. Tak, żebyśmy ale mogli... w tym roku po przejęciu, tak. Tak, jest ale, ale w tym roku tak, może to być na przykład wrzesień. Wtedy już my środków finansowych nie posiadamy. Dlatego nie możemy zrobić tego w tym roku, prawda? Więc dlatego zabezpieczamy to, co możemy zabezpieczyć. Na ogródek na osiedlu teatralnym, było 13, dawno temu był opracowany projekt zagospodarowania. On stracił swoją ważność, więc opracowujemy ten projekt na nowo. Na osiedlu Centrum B, to jest ten ogródek tutaj, nie ma w ogóle projektu doposażenia, a ogródek po tamtej stronie jest w pełni zamknięty, więc dlatego go też zgłaszamy do tego, żeby te doposażenie zrobić. Proszę Państwa, my mamy jeszcze ogródek na osiedlu Centrum D, który też jest bez projektu doposażenia i też go nie zgłaszamy do doposażenia, bo to nie ma środków, żeby w jakikolwiek sposób go doposażać. Mamy jeszcze ogródek na osiedlu, to Państwo pewnie się za chwilę zaczną śmiać, kolorowy, na który niestety trzeba pewne urządzenia zacząć wycinać stare, z uwagi na to, że są niezgodne z projektem doposażenia, więc tam z ogródkami jest to kilka rzeczy, które no, muszą iść odpowiednią procedurą. Wystąpiliśmy w tamtym roku o zlikwidowanie jednego ogródka, który tak naprawdę nie istnieje od wielu lat na osiedlu na Skarbie, który do dzisiaj jeszcze nie jest wyciągnięty z ewidencji, jeszcze do dzisiaj nie jest wyciągnięty z ewidencji. Cały czas to trwa, cały czas to trwa, więc no, proszę Państwa, tutaj z ogródkami no niestety niekiedy po prostu trzymają nas daty proceduralne. Daty proceduralne. Pani radna musi dostać. Akurat wczoraj byłam na osiedlu sportowym i też spotkałam wiele osób, którzy bardzo chcą ten ogródek i wiedzą, że tak się stało, jak się stało. Niemniej jednak było z Zigitu, kiedy chodziliśmy, było napisane, że do końca kwietnia, maju, że ktoś wejdzie i już będzie porządkował ten ogródek. A nikt nie wszedł, nie mam żadnej wiadomości, bo tam się coś dzieje. Dziury są. Prosiłam, że jest niedostawana tam jedna część ogrodzenia. Niestety ukradli tą drugą. Ten płot ziele jest wszystko wyrwane, wykrzywione, to jest zagraża. Nawet mój piesek wpadł w dziurę, bo jest tak zarośnięty, że jest to jest nie samo. A dzieci, proszę sobie wyobrazić, że noszą kamienie i zatykają dziury, żeby się patrzy, żeby sobie nogę nie złamały. I powiedział, proszę panią, pani nie wie, ale tu są zawory są, ale żebyśmy do nich nie wpadli, to my z tej górki kamienie nosimy. I to jest żenujące, że do tego czasu, kiedy miałam obiecane, że w tym roku wchodzi się na teren i się go porządkuje, nie mówię tam, bo żeby huśtawki były czykolwiek czy tego, że będzie uporządkowany teren, przygotowany w tym roku. Nie ma do dzisiejszego dnia nic zrobione. Pani radna, uczestniczyła pani osobiście. No, mam zapisane, że będzie. Podpisywała pani notatki. Są zabezpieczone na to środki finansowe, tak jak mówię. W około 24 tysiącach złotych, które są niezbędne do tego, żeby uporządkować tenże teren ogródka. Była ostatnio, był objazd ogródku. Mamy, proszę Państwa, sytuację taką, że Zigit się reorganizował, jak Państwo wiecie, ale organizacja jeszcze do dzisiaj się nie skończyła. Jest całkowicie nowa osoba, która zajmuje się ogródkami jordanowskimi. Nie jest to już pani, która do tej pory się zajmowała ogródkami jordanowskimi. I proszę Państwa, tak jak mówię, jak tylko będzie można tam wpuścić ekipę, to jest ten ogródek w pierwszej kolejności przyjęty do tego, żeby przygotować go do uprzątnięcia, do uporządkowania wszelkich urządzeń, które tam są. Państwo wiecie, jaka była sytuacja, że najpierw tam była dzierżawa, która nie wypaliła i tak dalej. Więc proszę Państwa, niestety niektóre sprawy biegną określoną drogą proceduralną.
I my chcielibyśmy, żeby już tam te urządzenia były demontowane, żeby budynek był zabezpieczony, bo przeglądy były, jak sobie dobrze przypominam, w lutym, marcu, co byście jeździli, prawda? Więc to tutaj czekamy tylko na to, żeby to można było zrobić. Jak to będzie uporządkowane, zabezpieczone, to w przyszłym roku będzie opracowany do tego projekt doposażenia obwodnicy Jordanowskiego. Dziękuję bardzo. Pan radny Maranda, bardzo proszę. Chcę zapytać, bo tak dwa ogródki, pan przewodniczący mówił, że tam ileś ogródków już jest wpisanych do prognozy wieloletniego planu finansowego. A czy my mamy jakiś taki plan i listę rankingową, w jakiej kolejności te ogródki powinny być realizowane? Bo to wydaje mi się, że to jest tak jak chyba z tymi drogami i chodnikami, nie, że takie przepychanki były. No i ostatnio, żeście państwo zrobili tak jak trzeba i ta lista rankingowa się pojawiła. No bo ja nie wiem, bo to takie jest wszystko, teraz się słyszy. Tu jest coś wpisane, co się będzie robiło, będzie się, są środki, nie ma środków. Panie radny, na liście rankingowej są wskazane ogródki na osiedlu Kraków, jakąś zieloną, ogrodową, Górali, Zdody, na Skarpie, nie powiem, przepraszam. Jakiej kolejności to, panie przewodniczący? To są tego, które są wskazane do tego, żeby realizować zadanie. To jest wszystko. Na te ogródki są przeznaczone środki. Wystarczy pieniędzy, tak? Jakaś kwota na zabezpieczenie tam w tym ogródku. Czy nie ma, że jeden ogródek się robi tam, nie wiem, do całości, tylko na każdy ogródek jest pewnie 3, 5, 7 urządzeń. Na się odnieść z katalogiem, któryśmy dostali. No ale dobrze by było też jakiś harmonogram zrobić, że będzie w jakiej kolejności to nie będą robione. Wtedy one wszystkie będą w tym roku. Czy te, o których powiedziałem, będą możliwe? Wszystkie się wymieniło. A ta lista rankingowa gdzie jest dobrze odnośnie? No dobrze by było, żebyście państwo przygotowali tą listę, żebyśmy wiedzieli mieli, bo przyjdzie ktoś do każdego z nas i się zapyta, kiedy mój ogródek będzie robiony. No ja mówię, no będzie, ale ja nie wiem kiedy, bo on jest gdzieś wpisany. No dobrze by było, żebyśmy wiedzieli, że będzie to ten rok, następny. I tu mam wniosek do zarządu, żeby przygotować taką listę. Dziękuję bardzo. Pani radna Witka. Właśnie tutaj, bo ja kiedyś w zeszłym roku się zgłaszałam i jeździliśmy z panią Jadzią, bo ja na swoim ośrodku nie miałam jednego ogródka. Na Skarpie są dwa ogródki, czyli jeden jest w likwidacji. Jeden jest w likwidacji. No, a dwa ogródki są tam się zgłaszały. Wybraki tam są po prostu, a tutaj na Skarpie 49, owszem jest, ale to jest właśnie z panią Jadzią była rozmowa na temat zaprojektowania nowego ogródka. Ja mówiłam, ale to nie, o to nie ma pretensji. Natomiast chodzi o taką rzecz, że na Skarpie, właśnie tam gdzie ja mieszkam, ktoś kiedyś wybudował piaskownicę. To jest pięknie zaogrodzone, tylko chodzi o to, że ta piaskownica się rozwala. I nie chcę żadnego ogródka, tylko chodziło o to, żeby deskami dookoła tutaj zrobić taki, powiedzmy, na siedzenie dla tych dzieci. Ale pani Adzia mówi, nie, bo to trzeba nowe. No to nowe, ile to będzie kosztować? Nie wiem, 1000 zł? Nie, 3000 wymiana 600. Piaskownica nowa kosztuje 6000 zł. Jeżeli chcielibyśmy ją zabezpieczyć, to koszt jest jeszcze wyższy. Odpowiadam tak tylko. Milera pani nazywa, Milera. Chciałam poruszyć inny temat, troszkę może kontrowersyjny, ale trzeba by było się zastanowić, bo póki było dobrze w budżecie miasta, było też dobrze w dzielnicach. Ale teraz mamy ogromne cięcia. I czy jest na przykład sens na osiedlu utrzymywać dwa ogródki? Czy nie powinno być tak, że maksymalnie na osiedlu powinien być jeden ogródek? Ja wiem, to jest kontrowersyjne i żaden radny sobie, że tak nie podpadnie mieszkańcom. Ale widzicie, zostało to zrobione już na Skarpie, bo to jest tak. My dajemy pieniądze na te ogródki i tak naprawdę to jest tak. Ile my nie damy pieniędzy, to cały czas jest dziadostwo. No mówmy szczerze. Te nasze ogródki, przy tym, co teraz jest robione, ten smoczy skwer, to będzie po prostu takie dziadostwo, to się po prostu nie... No to jest... nie musi.
Dlatego trzeba by było się zastanowić. Tam ile masz milionów? Dobrze, tylko że mi nie o to chodzi. Tylko powiedz mi, jak jest sens utrzymywać dwa odsłonki radne? Przepraszam, ale odstawię. Pani wypowiedź czy dyskusja między radnymi? Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych jeszcze? Pani Stadura, bardzo proszę. No ja uważam, że sens jest wtedy, jeżeli jest dużo dzieci na osiedlu. Bo to zależy, ile jest dzieci, prawda? Bo sami seniorzy ja rozumiem, a po co jest wypowiedzi pani radnej odnośnie drugiego ogródka? Na centrum B. Bo na centrum B zostały wycięte urządzenia. No ja pragnę zaznaczyć, że są takie ogródki, jak na dziękuję bardzo. Pani radna, nie udzieliłem pani głosu, bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, ktoś jeszcze w dyskusji nie widzę. Przechodzimy do głosowania. W takim wypadku kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały na numer 8? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa radnych jest przeciw? Dziękuję bardzo. Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że Rada przyjęła uchwałę na numer 8.